to jest oczywiste, że gdzieś te zdjęcia, gdzieś te wspomnienia trzeba pokazać, chociażby z tego względu, żeby uniknąć albo uchronić od zapomnienia. Tak, ale często się spotykam z takimi słowami, że słuchaj, no ale po co tam album, po co, bo można teraz w internecie wszystko zobaczyć. To jest fakt, że można i moje zdjęcia także obejrzeć w internecie, ale mamy dowody, że jednak album wydany na papierze trwa setki lat, prawda? Jest to, nie wiemy jaki cyfrowy zapis, ile czasu może istnieć, bo ja mam nawet takie przykłady, że płyty, które mam sprzed 10 lat ze zdjęciami, ja już nie mogę otworzyć, czyli... A może znajdzie się jakiś haker, który naciśnie jakiś guziczek i skasuje nam wszystkie te cyfrowe. Więc jednak, jeżeli jest wydanie papierowe, prawda, to jest szansa, że to zostanie dłużej i jakaś będzie z tego pamiątka dla... Bo miejsca, które fotografuję, do których wracam często, już ich nie ma, już to wszystko jest, zanika, prawda, wkracza nowoczesność, jakieś budowle inne zanikają, a to wszystko, co jeszcze zdążyłem sfotografować, zostanie. A na papierze jest pewne, że to będzie istnieć. I przyszli ludzie mogą to obejrzeć, prawda. Co tym razem znalazło się w albumie? W albumie znalazły się zdjęcia z 28 krajów. I z europejskich kilka, naszych oczywiście tu najbliższych podlaskich krajobrazów, ale większość są to zdjęcia z moich podróży. Nie wszystkich, bo no niestety jesteśmy ograniczeni pewnie jakimiś ramami, więc w tym albumie akurat są zdjęcia z 28 krajów świata. Mhm. Jaki kraj na Tobie największe wrażenie zrobił z tych, które są w albumie? No nie będę ukrywał, że wszystko zaczęło się od Indii i cały czas, kto mnie zna, to wie, że nawet z Indiami mam pewne takie zamiary na przyszłość. Nawet za parę dni miałem wyjechać ponownie do Indii. No niestety z przyczyn zdrowotnych musiałem podróż odłożyć, ale myślę, że jeszcze w Indiach nieraz będę. I Indie cały czas są moim takim, mogę śmiało powiedzieć, drugą ojczyzną. Ale co takiego jest w Indiach? Nie wiem, mnie trudno, to nawet mnie właśnie pytają osoby, bo ja zawsze powtarzam, że Indie można kochać lub nienawidzić. Bo często spotykam się, ja już byłem kilkanaście razy, prawda, w Indiach, 11 razy. I spotykam się z ludźmi, którzy byli raz i powiedzą, że już więcej nigdy do Indii. A ja mogę tam być na okrągło, bo właśnie mnie porywa właśnie klimat Indii. Właśnie ten bałagan, to co nazywają niektórzy brudem nawet, czy chaosem, ale dla mnie jest to naprawdę wielka atrakcja. Ja podam taki przykład, że kiedy pierwszy raz pojechałem do Indii, no zwariowałem. To były pierwsze lata, kiedy weszła fotografia cyfrowa. Więc mogłem sobie pozwolić na większą ilość zdjęć. A za dwa lata pojechałem do Ameryki Południowej i zrobiłem zdjęć około 50% mniej. I zawsze powtarzałem wszystkim, mieli mnie nawet dość moi współtowarzysze podróży, że ciągle Bogdan chodził i tylko mówił, a w Indiach to tak, a w Indiach to tak, a tutaj to nie, nie, nie. Także jeżeli chodzi nawet i o fotografię, prawda, o klimat indyjski, to tak mnie to fascynuje, ten kraj, ludzie, krajobrazy, kultura, religia, to jest naprawdę, nie ma drugiego takiego kraju według mnie na świecie. Ale fotografujesz też Polskę, fotografujesz też Mazowsze, okolice Siedlec i tutaj są takie miejsca, które tak samo Cię zachwycają, no może nie tak jak Indie, ale sprawiają w chwilę, że zapominasz o świecie. Zgadza się. I tu najbliższe okolice Siedlec, ja jeżdżę, uprawiam turystykę kolarską, prawie codziennie jeżdżę po Podlasiu, w najbliższych okolicach Siedlec i cały czas mam z sobą aparat, fotografuję i dla mnie oczywiście Podlasie, Polska jest fascynująca pod względem i fotografii, i prawda, i krajobrazu, i tego, co nasze, to jest polskie. Uwielbiam fotografować właśnie tu, i w albumie też są zdjęcia, które nazywam to taką fotografią tą bliską. Czasami spotykam kogoś i mówię, ty fotografowałeś w Golicach taki piękny obiekt. On jest w Golicach? Ja mieszkam niedaleko. Nigdy tego nie widziałem. A właśnie uważam to, że nie trzeba się zachłysnąć tylko całym światem, ale tutaj jest tak pięknie, jest co fotografować. Album to jest rzeczywiście pamiątka dla także potomnych.
to, co po nas zostanie, to to, co zrobimy. Czy masz już na swoim koncie, tak uważasz, zdjęcie życia? Jak każdy taki twórca mówi, że jeszcze przede mną z takiego zdjęcia jeszcze nie wykonałem, jeszcze takiego nie. Jest kilka fotografii, które uważam za świetne. Nawet właśnie w tamtym roku zajęłem 3. miejsce w takim międzynarodowym festiwalu fotografii. To było zdjęcie, które wykonałem z Laosu, które zdobyło 3. miejsce, zdobyło medal za właśnie portret. To było też cudowne. Jest kilka zdjęć, które nie wstydzę się po prostu, że jest piękne, pokazuje i kraj, i jakieś emocje. Ale myślę, że jeszcze jakieś zdjęcie się znajdzie, które jeszcze nie wykonałem i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wykonam. Przerwa. Tysiące zdjęć. Jak wybrać te najciekawsze, te najpiękniejsze? No to jest problem. Na każdym wernisażu opowiadam o tym, że największym problemem jest właśnie z tych zdjęć wybrać, prawda, ograniczony jestem ilością zdjęć, więc muszę to jakoś dobrać. Takie mam szczęście, że zawsze proszę przyjaciół, artystów, malarzy, fotografów, którzy mi pomogli, bo ja mam takie, prawda, subiektywne wyrażenie, odczucia. Dla mnie jest każde ma jakąś wartość. Bo ja pamiętam, jak fotografuję każde zdjęcie, kiedy robiłem, w jakim momencie, co mnie wzruszyło, dlaczego to zrobiłem, prawda? Ale czasami, które zdjęcia pokazuję i ktoś mnie mówi, a dlaczego tego nie dałeś zdjęcia, czy tamtego, prawda? Takie fajne. No takie wybrałem. I tak się cieszę, że nawet w tej książce pomógł mi w tym pan Mirek Zrodowski, który wziął na siebie wybór tych zdjęć do tego albumu i chcę powiedzieć, że całkowicie się z nim zgadzam. Miał bardzo dobre oko, zresztą jest naprawdę artystą, jest profesjonalistą i wybrał te zdjęcia, które ja też na pewno bym polecił do tego albumu. Przed chwilą mówiłeś, że miałeś plany wyjazdu do Indii, ale czy jest jeszcze kraj, który Ciebie fascynuje i chciałbyś coś jeszcze tam sfotografować? Mnie cały czas fascynuje Azja. To jest, tak jak mówiłem, że w Indiach fotografowałem, że aparat się grzał, a w Ameryce Południowej nie robiłem tych zdjęć tak bardzo dużo. Ale cały czas kraje te azjatyckie, nie byłem, byłem bardzo blisko, byłem na granicy, ale marzę o Wietnamie i żeby właśnie fotografować jeszcze ten, ale cały czas azjatyckie. Bo takie, powiem takie ciekawostkę, że byłem na spotkaniu z młodzieżą szkolną i opowiadałem o swoich podróżach właśnie o Indiach, o Azji, a młody człowiek podniósł palec do góry i się, czy mogę zadać pytanie? Mówi tak, czy pan był w Nowym Jorku? Ja mówię, no nie byłem. No pan nigdzie nie był. Taki był tekst młodego człowieka, no bo każdy ma jakieś spojrzenie. No ja na przykład na razie nie marzę o Stanach Zjednoczonych, ponieważ mnie jakoś tam nie ciągnie, ale jeszcze jest tyle przepięknych miejsc w Ameryce Południowej. Właśnie pierwszego miałem być znowu w przepięknym rejonie, miałem być w Kaszmirze i w Ladach, w Indiach. No niestety z przyczyn zdrowotnych muszę podróż odłożyć, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja nawet swoją starość chcę spędzić właśnie jak najdłużej w Indiach. Nawet mam już upatrzone na południu Indii, na Goa, mieszkanko, gdzie mogę tam pomieszkać, przynajmniej w zimę wyjeżdżać. Baterii i różnych innych rzeczy, ale to jest po prostu podróż, to jest spakowanie się, to jest zadbanie o to, żeby ten bagaż nie był duży. No zgadza się, ale niestety sprzęt profesjonalny waży. Mój plecak to są 3 aparaty, 2 cyfrowe, 1 analogowy, obiektywy, lampy, filtry i to wszystko. Mój plecak waży około 16 kg z samymi aparatami. Więc mam co dźwigać i nawet ostatnio, 2 lata temu, kiedy byłem w Tybecie i kiedy podchodziłem pod Mount Everest do 3. obozu, te 16 kg, które musiałem na plecach, powiem szczerze, że natręcz tyle trudności, że miałem problemy nawet z wykonaniem zdjęcia, ponieważ wysiłek, zimno spowodowało, że nie miałem siły nawet sięgnąć po aparat, ale to jest fakt, że dźwiganie tego sprzętu to jest, ja co prawda przygotowuję się do każdego wyjazdu, ćwiczę fizycznie, żeby jakoś dać radę, ale jednak biologia się upomina, to jest już odpowiedni taki wiek, że
że jednak każdy kilogram na wysokości powyżej 5000 metrów to stwarza naprawdę wielkie kłopoty, żeby się poruszać sprawnie. Więc ta fotografia często sprawia, że wielki ból fizyczny, żeby wykonać jakieś zdjęcie, trzeba się namęczyć. Ale też jest pozytywna strona medalu, czyli poznanie nowych ludzi, ciekawych ludzi. Na całym świecie masz znajomych. No to jest właśnie najważniejsze. Nawet dzisiaj przyjechałam, po 36 latach przyjechała do Siedlec moja siostra. Prawda? I pyta mi się, jak ty to wszystko wytrzymujesz, jak ty dajesz radę tak to wszystko. A to wszystko robię dla ludzi. Otworzyliśmy dzisiaj Facebooka. Ja mam w samej Mongolii około 30 znajomych i ciągle nowi przybywają. Wszędzie, gdzie jestem, to wymieniamy się adresami i wszędzie się te nasze kontakty często rozdaję właśnie prezenty. Jest to miło, bo teraz niedawno drugi raz byłem w Kambodży i spotkałem chłopaków z Ryksz, którzy noszą te słynne opaski, które w Siedlcach dostałem tutaj. Rozdaję oczywiście takie prezenty osobom, tym moim przyjaciołom w świecie i tak się spotykamy. Po pewnym czasie jest to miłe, kiedy widzę te pamiątki, które zostawiłem w tym kraju. Jest bardzo miłe. I na koniec ostatnie pytanie. Już podróże uczą. To jest udowodnione wiele razy. Jaką ty naukę wyniosłeś dla siebie z tego podróżowania po całym świecie? No przede wszystkim trzeba strasznie kochać i lubić to, co się robi, prawda? Trzeba chcieć, trzeba potrafić żyć, bo ja podróżuję w ten sposób, że staram się mieszkać, prawda, u tubylców, z nimi spożywać posiłki, z nimi przebywać. No nie wszyscy to wytrzymują, nawet fizycznie, prawda. Ja uwielbiam to i dla mnie jest to wielką, wielką przygodą. I jak słyszę opowieści nawet tubylców, że naprawdę bardzo miło. Wszyscy mi się pytają, czy miałem jakieś złe przygody, czy coś mnie złego spotkało. No raz tak, ale to wszystko, co złe, co się turyście czy jakiemuś podróżnikowi dzieje w danym kraju, to jest tylko wina tego podróżnika, bo trzeba cały czas pamiętać, znać historię, znać zachowanie, trzeba wiedzieć, jak się zachować w danym kraju, żeby nie obrazić, bo różne są kultury, prawda? I trzeba umieć się zachować, i trzeba szanować innych, ich kulturę i wtedy jest wszystko ok. Pilnować sprzętu. No tak, zdarzyło mi się parę razy, że niestety straciłem sprzęt, na przykład nie mam zdjęć z przepięknej podróży po Brazylii. Wszystkie straciłem zdjęcia, po prostu zginął mi aparat, po prostu ktoś mnie ukradł. To samo jeszcze w Birmie został mi skradziony sprzęt. No jestem troszkę chaotyczny, chcę jak najwięcej łapać tego wszystkiego, więc czasami zapominam o tym, że mam całą walizkę sprzętu, więc muszę o tym tak gdzieś zapominam i zostawiam. Tak zostawiłem teraz. Ale mimo to podróżowałem. Oj warto. Super, dzięki. Ojej.